Dzień dobry. Parę lat temu, e, myślę, że kiedy miałem tak ze 173 cm wzrostu, popularnym formatem na polskim książkowym YouTubie e, był format, w którym twórcy mówili bardzo pobieżnie o 100 książkach, które chcą przeczytać. E, minęło od tamtego okresu parę lat. Ja teraz mam 1,74 i nagrywam sobie ten film, bo w sumie czemu? Nie. E, jakoś tak zawsze mi się podobał ten format, bo to nie jest TBR. sensu stricte nie nagrywam TBR-ów, bo one mnie blokują czytelniczo. E, to nie jest żadne wiecie, zobligowanie się do czegokolwiek. To jest po prostu film w którym ja mówię o książkach, które mnie interesują. Oczywiście to nie będę. E, kazania prawił na temat każdej pojedynczej książki. Nie taki jest sens tego filmu. Sens jest taki, żeby podać książkę, powiedzieć nie dwa, trzy zdania i ruszyć dalej. E, starałem się nie brać książek oczywistych, znaczy, no nie wiem, no jak wiecie, że jakiegoś autora lubię, to bez sensu jest podawać jego książkę, no nie wiem, jak na przykład um, czytałem trzy książki Radka Raka, czyli Baśni o Sercu i dwa tomy Agli, wszystkie mi się podobały, więc pewnie możecie założyć, że... Yy, puste niebo tego autora też chcę przeczytać. E, starałem się pomijać oczywiste rzeczy. Nie mówię o książkach, które jeszcze premiery nie miały. Takiej ogólnej, bo będzie kilka książek, które nie wyszły w Polsce. E, nie wymieniam całych serii, bo to bez sensu, tylko blokuje, zajmuje miejsce. E, nie mówię o książkach, y, które wybrałem do tego mojego całorocznego wyzwania, czyli tych książek, które chcę przeczytać i nagrać na nich filmy. E, być może wam Gdzieś linka wstawię, jak nie zapomnę, a czasami zapominam. I to chyba tyle. Ehm, więc myślę, że spokojnie możemy przejść do tytułów. No więc zaczynamy. Książki pogrupowałem sobie, no powiedzmy, że gatunkowo. I zaczniemy od powieści niefantastycznych. Numer jeden wyznaję Działme Cabre. To się chyba czyta działamy, bo to katalończyk. Bo bardzo podoba mi się to, jak ta książka jest napisana. Czytałem początek. I mam dużą słabość do książek, które w taki magiczny sposób opisują totalnie przyziemne rzeczy, chyba mniej więcej to ta książka robi. Numer dwa, wierzyliśmy jak nikt, Rebeki Makaj, bo jest to ponoć taki naturalny następca małego życia, który równocześnie, pomimo tego, że jest mocną, emocjonalną, dramatyczną historią, nie jest szantażem emocjonalnym, a moim zdaniem, małe życie w dużym stopniu o taki szantaż emocjonalny się ocierało. Numer 3: Łuk Triumfalny, Remarka, bo zacząłem tę książkę czytać, bo bardzo mi się podobała, bo bardzo podobają mi się bohaterowie to jak Remark pisze i nie wiem czemu porzuciłem tę książkę na jakiś czas, mam takie wrażenie, że ona może mnie totalnie roznieść emocjonalnie i trochę tego oczekuję. Numer 4: Bracia Sisters, Patryka de Witt, bo próbuję wyleczyć pustkę po skończeniu na południe od Brazu, szukając innego westernu, a to jest jeden z westernów, który mi w komentarzach poleciliście. Numer 5. Ziemia obiecana Reymonta, bo bardzo lubię chłopów, bo lubię historię o przyjaźni, które są wystawione na próbę. która jest wystawiona na próbę i chcę się w końcu przekonać, która książka Reymonta jest lepsza, albo może inaczej, która bardziej mi się spodoba. Numer 6. Budyn Brokowie. Pamiętam, że kiedyś w jeden z 10 było pytanie o budyn Broków i yy, yy, <ścoughs> uczestnik odpowiedział budyn Brukowie, i mu tego pan Tadeusz nie uznał, bo to są budyn Brokowie. Yy, bo lubię kroniki rodzinne a to jest podobno jedna z najlepszych kronik rodzinnych, jakie powstały. Numer 7, Syrena i Pani Hancock i Mogen Hermes Gowar, bo fabuła brzmi tak dziwnie i absurdalnie, że ciężko jest mi nie być zainteresowanym. Ponadto mam tę książkę na swojej półce już parę lat, więc chyba najwyższy czas, żeby spróbować. Numer 8, 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, Elif Szafak, bo jest to chyba powieść eksperymentalna. W kontekście prowadzenia narracji, bo fascynujące wydaje mi się obserwowanie ostatnich minut życia umierającej osoby i te przebłyski, które do jej głowy trafiają, przychodzą, pojawiają się. I wydaje mi się, że to jest taka eksperymentalna poezy, którą ja byłbym w stanie docenić. Numer 9. Bracia Karamaza Dostojewskiego. Tę książkę już, już skończyłem, ale był to bardzo zły moment mojego życia i mam wrażenie, że praktycznie nic nie, nie zrozumiałem, więc chciałbym tę książkę powtórzyć. Numer 10. Egipcjanin Sinue. Miki Valtariego, bo jest to ponoć jedna z najlepszych powieści historycznej, opowiadająca o Egipcie kilkaset lat przed narodzinami Chrystusa jest to powieść fińska, co w ogóle bardzo interesujące. Mam pewnego rodzaju słabość do starożytnego Egiptu, więc chcę spróbować. Poza tym regularnie od paru miesięcy w komentarzach ta książka jest mi polecana, więc czemu nie. Numer 11. Miasteczko Middlemarch. George Eliot. Bo bardzo zawsze lubię historię, w którym jest nam nakreślona jakaś niewielka społeczność, gdzie większość ludzi się zna, kojarzy, ma jakiś stosunek do innych osób, i my po prostu obserwujemy sobie ten ekosystem przez jakiś czas. I chyba ponownie tym jest ta książka. Numer 12. Sidarta Hermana Hessego. Bo chcę zacząć Hessego, a wydaje mi się, że spośród wszystkiego książek, to jest książka, która może najmocniej do mnie trafić, patrząc na, co, na to, o czym ona opowiada i w jakim momencie swojego życia ja. Jestem. Numer 13: Niewyczerpany żart Davida Fostera Wallace'a. To jest to książka, która była tłumaczona na polski chyba z dekadę, bo jest to ponad jedna z najlepszych, najcięższych, najdziwniejszych powieści amerykańskiej, zaliczam tej takiej wielkiej amerykańskiej prozy. I mnie to bardzo ciekawi, więc chciałbym spróbować sam i zobaczyć, jak faktycznie wyszło to polskie tłumaczenie po tak wielu latach. Numer 14 Traktat o uskaniu Fasoli Myśliwskiego, bo Myśliwski jest moim ogromnym wyrzutem w sumie ja Nic nie czytałem e, i mam jakieś takie przebłyski, że chyba kiedyś się natknąłem na tę książkę, e, bo coś mi się kojarzy, ale chciałbym czytać ją w całości, w pełni i zobaczyć, czy twórczość pana Myśliwskiego jest czymś dla mnie. Jeszcze widnokroń mnie interesuje, ale chyba traktat jednak jest odrobinę wyżej. Numer 15 Zimowla Dominiki Słowik, bo to ponownie jest książka o niewielkiej społeczności Mało miasteczkowej, co ja bardzo lubię, i nawet nie zniechęca mnie to, że pojawiło się dużo głosów, że to jest książka potwornie nudna. Jeżeli jest klimatyczna, to ja jestem w stanie przeżyć potwornie nudną, w wydarzenia książkę. Numer 16. Wściekłość i wrzask Faulknera, bo fascynuje mnie to, jak ta książka jest skonstruowana i napisana, bo jestem ciekawy, jak to wpływa na przedstawienie portret rozpadającej się rodziny. No i to jest Faulkner, a ja chcę Faulknera czytać. Numer 17. Amerykańska sielanka Filipa Rofa, bo podobno jest to współczesna, mocna, amerykańska proza, a ja lubię wszelaką, mocną, amerykańską prozę. Poza tym Gosia tu czytam tę książkę bardzo polecała, pamiętam, tak mi się wydaje, a ja poleceniom Gosi ufam. Numer 18. Pielgrzym Trego hejsa, bo ta książka przed twarzą pojawia mi się od wielu, wielu lat i mimo tego, że ja nie jestem ogromnym fanem powieści sensacyjnych, to chyba jednak się skusza. Bo, może faktycznie to będzie po prostu dobra rozrywka, która mnie pochłonie. Numer 19. Korona śniegu i krwi cherezińskiej. E, bo od dawna narzekam, że brakuje mi polskich powieści historycznych, a to jest polska powieść historyczna, dziejąca się w średniowieczu. Ponoć ma jakieś tam elementy fantastyczne, ale chyba niespecjalnie istotne, więc chcę spróbować. Mimo, że chyba ta seria zbiera różne opinie. Numer 20. Targowisko próżności Tachereja. E, bo lubię literaturę wiktoriańską, i lubię kiedy ktoś inteligentnie jest w stanie wyśmiać pewne przywary danych grup społecznych, i ponoć to właśnie Tahir robi w tej książce. Miejsce 21. Złodziejka książek Markusa Zusaka. Bo o tej książce wiem bardzo, bardzo mało, mimo że ponownie widziałem ją w wielu miejscach. Jeden co mi się kojarzy, to to, że narratorem tej książki jest śmierć, co jest całkiem ciekawe. No i chciałbym się w końcu przekonać, czy to mi się spodoba. Numer 22 Przygody dobrego Wojaka szwejka, bo bardzo lubię Ceka Deserterów jak część z Was zauważyła w moim filmie o moich 20 ulubionych filmach, prawdopodobnie literacko najbliżej Ceka Deserterów jest właśnie ta książka, więc muszę ją spróbować. Tym bardziej, że mam ją na półce. Numer 23 Ulisa z Jamesa Joyce'a, bo chcę wierzyć, że kiedyś mi się uda i kiedyś podejmę tę próbę, ale boję się, że to nigdy nie nastąpi bo szczególnie patrząc na strumień świadomości podchodząc z tej książki, jestem przerażony, jestem absolutnie przerażony. Numer 24, Wojna i pokój, to ustoja. Tutaj yy, też jestem tobinę przerażony, bo tam są fragmenty totalnie w 100% w języku francuskim, nieprzetłumaczone, ale lubię powieści historyczne, yy, lubię Anne więc chciałbym dać szansę tej no, jednej z największych, dosłownie i w przenośni, książek historii. Numer 25. Bear Town. Fredrika Bachmana. Bo to historia małej społeczności o dramatycznym wydarzeniu i o ustosunkowywaniu się do tego wydarzenia przez członków tej społeczności. I to brzmi jak coś totalnie skrojonego podobnie. mnie. Poza tym słyszałem tyle pozytywnych opinii o twórczości Bachmana, że chcę, że w końcu chcę. Numer 26. Była sobie rzeka Diane Sutterfield, bo klimat starej gospody w nocy, historia jakiejś dziewczynki, która ożyła i tak mocny związek z wodą to jest coś, co mnie fascynuje i chcę spróbować numer 27 Normalni ludzie Sally Rooney bo to jest chyba bardzo ludzka książka mimo, że to jest um, ten obraz współczesnych nastolatków którego pewnie oglądać byśmy nie chcieli natomiast wydaje mi się, że ponownie byłbym to w stanie docenić jeżeli to byłby trafny obraz numer 28 Siedmiu mężów Evelyn Hugo bo pomimo tego, że mam pewne obawy, to bardzo duża część książek Taylor Jenkins' read na poziomie fabuły i opisu fabuły zdaje się być interesująca. A ta wydaje mi się być interesująca najbardziej. Szczególnie ta forma wywiadu jakoś tak do mnie trafia. Numer 29 Najbardziej niebieskie oko Toni Morrison, bo moja mama na studiach czytała Toni Morrison i bardzo mocno mi tę autorkę poleca, no ja mogę zaufać mojej mamie, komu jak nie jej, prawda? Numer 30, Królowie Przeklęci, bo lubię powieści historyczne, bo lubię powieści historyczne z intrygami politycznymi, a słyszałem takie głosy, że to jest seria, która w jakimś tam stopniu wpłynęła na Martina. Szkoda, że książki są niedostępne, ale kto wie, może kiedyś się uda e, trafić na nie. Numer 31, Transatlantyk Gombrowicza, bo ja, możecie tego nie wiedzieć, ale ja uwielbiam Ferdy Durkę. A nic innego Gombrowicza nie czytałem. I Kosmos, czy tytuł na P, którego nie wiem, czy mogę podać, może mnie interesują, ale Transatlantyk wydaje mi się być chyba najbardziej interesujący. Nie wiem, czy bym powiedział najbardziej aktualny, chociaż patrząc na temat, kto wie. Numer 32, światło, którego nie widać, Antonego Doera, bo jest to chyba. Najbardziej yy, kontrowersyjnie przyznana no ta pulicera ostatnich lat. To znaczy, było dużo takich głosów, że ta książka nie powinna jej wygrać, a to mnie zawsze interesuje. Nawet pomimo tego, że ja nie jestem ogromnym fanem powieści wojennych i pewnie dużo chętniej bym sięgnął po miasto w chmurach. Tak jednak ta kontrowersja, no, jednak bardziej mnie skłania w stronę tej konkretnej książki. Miejsce 33, numer 33. Czyż nie robija się koni? Horaz McCoy, bo lubię mocno amerykańską prozę. Lubię powieści o wielkim kryzysie yy, i fascynuje mnie sposób opowiadania o nim poprzez taniec. To jest coś, co mnie bardzo, bardzo ciekawi. Przechodzimy do drugiej kategorii, czyli do powieści fantazy. Numer 34, Cyrk Nocy Erin Morgenstern, yy, bo to jest książka, która była niedostępna przez długi czas. Kiedy zaczęła być dostępna, to trochę mi się trochę mi entuzjazm opadł, ale ponownie Koncept wydaje mi się być ciekawy i ilość sprzecznych opinii jest tak duża, że chyba muszę po prostu spróbować sam. Numer 35. Mrok, który nas poprzedza. Scotta Packera, bo to może być w końcu to Dark Fantasy, które do mnie trafi. A ja z Dark Fantasy, szczególnie w przeciągu ostatnich parunastu miesięcy, mam różnie. Numer 36. Gast, czy też tytuł z Groan, Merwina Pika, bo fascynuje mnie koncept. Próbowałem tę książkę już zacząć, ale to też nie był moment, a ona jest bardzo specyficznie napisana. Natomiast klimat jest no, niepodrabialny. Numer 37. Dziewiąty deszcz. Jen Williams, bo to w końcu może być fantazy powieść przygodowa, na którą czekam i przekonam się już niebawem, bo ta książka w momencie, kiedy nagrywam, wyjdzie za jakieś 3 tygodnie, chyba. Numer 38. Of Blood and Fire. Ryana Kehila, bo to ma być epickie. Smocze, fantazy, w sensie fantazy ze smokami, którego mi trochę brakuje, eee, i o tym ponownie przekonam się względnie niedługo. Bo z tego co kojarzę, w przyszłym roku Wesper będzie to w Polsce wydawał. Numer 39 Ucieczka Wiktorii Czyżyckiej, bo czasami daje szansę debiutantom, eee, młodym polskim pisarzom, to brzmi trochę tak <laughs> snobistycznie, ale to jest coś, co na poziomie fabuły faktycznie brzmi, brzmi całkiem ok, więc chcę spróbować. Numer 40. Marzyciel Line Taylor. Yy, bo niespecjalnie nawet obchodzi mnie fabuła czy jakaś paśniowość tej historii, ale język jest tak piękny, że no nawet gdyby to był opis publicznej toalety na jakimś dworcu, to bym to przeczytał. Czyta się to. Pierwsze dwie strony językowo absolutnie są fantastyczne. Numer 41. Pieśń krwi Antoniego Rajana, bo fabryka słów to wznawia u siebie. I ponownie fascynuje mnie to, że słyszałem wiele głosów, że pierwszy Tom to jest jeden z najlepszych książek fantazji ostatnich paru dekad, a Tom trzeci to jedno z najbardziej rozczarowujących zakończeń ostatnich paru dekad. To jest coś, wydaje mi się, względnie rzadkiego. Numer 42 Adept Adama Przechsty, bo przez długi czas jedna osoba w komentarzach polecała mi te książki bardzo usilnie. I w końcu dam szansę. Tym bardziej, to jest polskie fantazy chyba dziejące się na początku XX wieku, co brzmi całkiem, całkiem nieźle. Numer 43. Ahaja Andrzeja Ziemiańskiego, bo w końcu muszę się przekonać, czy Ahaja to faktycznie jaja. Numer 44. Na psa urok Kevina Hern, bo słyszałem dużo głosów, że to jest seria poziomem albo nawet inaczej zbliżona, albo nawet lepsza niż akta Dresdena, a ja akta Dresdena bardzo lubię. Urban Fantazy może odrobinę mniej. Ale skoro jest tak dobrze, to szanse wypadałoby dać. Tylko te książki są trudno dostępne. To może być problem. Numer 45 Cień Bogów Johna Gwyna, bo wychodzi za parę tygodni. Bo podobno jest to książka dużo, dużo lepsza od poprzednich powieści tego autora, a ja już poprzednie powieści tego autora całkiem lubię, więc no, powinno być tylko lepiej. Numer 46 The Rage of Dragons. Ewana Wintera, bo to ma być inspirowana kulturą afrykańską, powiedzieć zemstę ze smokami. I w zasadzie więcej mi nie potrzeba. Mam nadzieję, że w Polsce jak ktoś zdecyduje się tę serię wydać. Numer 47. Czarny pryzant Brenta Wicksa, bo słyszałem masę opinii pozytywnych o całej serii, bo zacząłem już kiedyś czytać pierwszy tom, ale go porzuciłem, mimo że początek był dobry, ale wydawał mi się jakiś taki bardzo klasyczny i bezpieczny. A szczerze mówiąc, spodziewałem się czegoś bardziej nietypowego. No ale myślę, że kiedy już. Mac tę serię wznowi, to ponownie rusza z, z czytaniem. Numer 48 tysiąc imion Django Wexlera, bo yy, doszedłem do takiego wniosku ostatnio, może znaczy już jakiś czas temu, że jednak chyba lubię militarne fantazy, a to jest militarne fantazy i to całkiem niezłe ponoć. Eee, więc brakuje mi chyba trochę jakichś wielkich epickich bitew. Mam nadzieję, że ta seria mi tych bitew dostarczy. Numer 49, Smokiego Królewskiej Mości, Naomi Nowik, bo fascynuje mnie pomysł połączenia powieści historycznej o wojnach napoleońskich ze smokami. Książki trudno dostępne, wydawał je chyba Rebis, ale nie porzucam jeszcze nadziei. Numer 50, Kings of Paradise, Richarda Nella, bo ponoć na wielu poziomach to jest seria, która jest taką... Nas, takim następcą pewnych konceptów i pewnego ogólnego podejścia do tego gatunku, który zapoczątkował czy też kultywował w swoich książkach J.R.R. Abercrombie. A ja bardzo lubię mocny yy, i nieuczciwy, wspólny bohaterów Grimdark Numer 51. Legenda Davida Gemela. Bo Gemel jest moim ogromnym wyrzutem sumienia i w pewnych kręgach, jako pisarz fantazy i powieści takich przygodowo-historyczno-fantastycznych. Sam Gamel jest legendą, więc wstyd go nie znać. Numer 52. Baśniobór Blandonamula Mula. Bo może i nie jestem jakiś niesamowicie podekscytowany, ale mam duży sentyment do Chronic Spiderwick, a wydaje mi się, że to jest coś w tym stylu. Numer 53. Miecze cesarza Briana Stavelya. Bo ponownie mam te książki na półkach od już myślę lat. I zawsze jakimś takim pozytywnym odczuciem napawa mnie ta informacja, że pierze to jest ok. A każdy kolejny jest lepszy, więc bardzo chciałbym się przekonać o tym na własnej skórze. Numer 54. Zwiadowcy. Johna Flanagana to jest raczej dalsza przyszłość, ale dostaję trochę zapytań. A szczerze mówiąc pomysł czytania serii przygodowo-młodzieżowej, która chyba nie jest romantazy, to jest coś odświeżającego. Więc może dam szansę. Nie odrzuca mnie jakoś tak bardzo pomysł czytania historii o młodych bohaterach. Numer 55 Miecz dla Kluski. Nie dla Kluski. Numer 55 Miecz dla Króla. T.H. White'a, bo jest to no, jeden z najbardziej kultowych, przez wielu uważany za najlepszy retelling legendy arturiańskiej, a ja absolutnie kocham mit arturiański. Numer 56 Dziewiąty Dom Libardugo, bo dylogia Wron okazała się koniec końców naprawdę sporym pozytywnym zaskoczeniem. I jestem niesamowicie ciekaw tej książki, którą już mam na półce i być może niedługo zacznę ją czytać. Numer 57, Czerwony Rycerz Milesa Camerona, bo pomimo tego, że słyszałem raczej więcej negatywnych opinii, to intryguje mnie ten koncept, to jest ponoć trochę militarne fantazy, to też na plus i jest to jeden z moich ogromnych wyrzutów sumienia, bo ja pamiętam taki czas z 4 lata temu chyba, gdzie mogłem te książki chyba w Carrefourze wszystkie, czy tam pierwsze 4 tomy kupić za no 15 zł za sztukę i tego nie zrobiłem wtedy, no i teraz, teraz żałuję, bo te książki są już dostępne. Numer 58 Strzała Kusiela Jacqueline Curry, bo no nie wiem, no, jakoś tak intryguje mnie ten koncept ero-porno powieści fantazy, która ponoć jest faktycznie dobra. Um, Mak to będzie chyba w w przyszłym roku, więc chyba spróbuję. Numer 59 Red Wall Bitwa Rudy Mur, bo yy, to jest. Chyba w Ameryce bardzo kultowa seria fantazy dla dzieci opowiadająca o y, myszach. I trochę podtrzymuję czy trochę podtrzymuję to, co powiedziałem w moim rankingu podgatunków fantazy. Ja uważam, że niejednokrotnie dziecięce fantazy, fantazy skierowane do dzieci, jest w stanie przekazać dużo, dużo więcej niż młodzieżowe fantazy. E, więc ja bym tej e, serii nie skreślał tak od razu, tym bardziej, że w Polsce to jest wydawane do jakiegoś czasu, więc w końcu nie trzeba a, szukać tych książek po angielsku. Numer 60: Sprawiedliwość Królów. Richarda Słona, bo to ponoć Grimdark z dobrymi bohaterami. Mimo, że słyszałem też dużo negatywnych opinii, to jednak chcę się przekonać na własnej skórze, o co tutaj chodzi, bo pomimo tego, że słyszałem i zapoznawałem się z dużą liczbą opinii, to ciągle jest dużo wynika z nich, mam wrażenie. I ja ciągle nie wiem, czego się do końca po tych książkach spodziewać. Numer 61 Sabriel Garta Nyxa, bo to klasyk młodzieżowej powieści, młodzieżowego fantazy. Ponoć prosta książka, przygodowa ale też poluję nad nią, na nią od jakiegoś czasu i mam nadzieję, że w końcu upolować mi się ją uda. Numer 62, Głodne Słońce, dybiące zwierciadło Wojciecha Zębatego, bo to jest fantazy polskie, e, które jest inspirowane kulturą Inków, Azteków, e, tego typu społeczności. I ktoś mi to polecił, e, kiedy mówiłem coś, nieco o Czarnym Słońcu, Rebeki Roundhorse I pamiętam to i mam te książki i dlatego właśnie będę chciał je przeczytać bo to jest dylogia. Numer 63, 2,5 i pół duszy Justyny Hankus, bo to jest książka nominowana do Zajdla, bo to jest historia nua, słowiańska, dziejąca się wśród lasów, bagien na jakiejś, na jakiejś chyba wsi i to brzmi super. I ja nie muszę do końca wiedzieć czegokolwiek więcej, sam sam opis okolicy mi wystarczy, tym bardziej, że ostatnio gram w Kingdom Come Deliverance, więc jestem powiedzmy, że po części w klimacie, taki właśnie takim wiejskim. Numer 64 Plewy na wietrze Anny Brzezińskiej, bo ponownie jestem bardzo ciekaw, jaką serią okaże się być Saga o Z trzeba jakieś porównania do innych pieśni, co jest ciekawe. Szkoda, że to wydanie właściwe, bo tam chyba Anna Kańtocha, Anna Kańtocha, Anna Brzezińska poprawiała coś, nie coś, jest trudno dostępne, ale ponownie tracę nadziei i chcę tak się serię bardzo bo mam wrażenie, że nikt o niej nie mówi. A ja chciałbym cokolwiek posłuchać um, o tych książkach. Numer 65. Droga do Nidarios, czyli pierwszy tom Oka Jelenia Andrzeja Filipiuka. Bo jestem ciekaw, jak wypada Filip Filipiuk, kiedy nie próbuje po prostu robić sobie jaj i ma opowiedzieć jakąś koherentną historię o podróży w czasie. A to brzmi nie najgorzej. Znaczy seria o bohaterach przynoszących się do, już nie pamiętam, którego wieku. XVIII, 17 chyba jestem ciekaw numer 66 Goblin Emperor bo pomysł brzmi fajnie i to może być takie cozy fantasy które do mnie trafi Ty bardziej mi brakuje goblinów jakoś tak w fantastyce ogólnie więc miejmy nadzieję znaczy ja taką nadzieję przynajmniej mam że ktoś tę książkę w Polsce wyda science fiction numer 67 ślepowidzenia Peter Watson bo to ponad jedna z najlepszych historii o pierwszym kontakcie, a ja uwielbiam historię o pierwszym kontakcie. Numer 68, Stacja 11, Emily St. John Mendel. Bo ja mam wrażenie, potrafię docenić, kiedy wydaje się, że powieść jest czymś, a robi coś zupełnie innego? Znaczy fascynuje mnie opowieść o sztuce, teatrze w postapokaliptycznym świecie, i dlatego ta książka mnie bardzo ciekawi. Numer 69 dzieci czasu czajkowskiego, e, czyli ponownie wznowienie Wesperu, Wespera, na które bardzo czekam. Fascynuje mnie obserwowanie e, tego, jak ewoluują jakieś pojęczaki na planecie. E, nie wiem czemu, ale sam koncept brzmi świetny i jestem bardzo ciekaw. Numer 70 unicestwienie Jeffa Vandermira, bo jest to ponoć e, weird fiction w formie czystej, jeżeli chodzi o współczesne książki. Mówiąc po polsku dziwaczna. I niepokojąca ma być to seria, a nie ukrywam, mi zawsze jakoś tak bardzo dobrze przyjmuje, kiedy podczas czytania książki myślę sobie w głowie, o co tu chodzi, co się dzieje. I mam nadzieję, że ta książka byłaby w stanie takie uczucie we mnie wywołać, takie pytania bardziej. Numer 71 Zadra Krzysztofa Piskorskiego, bo to jest polski steampunk. Pierwszy to chyba dylogii, a ja lubię steampunk i fakt, że drugi to nazywa się 44 to jest jeszcze większa zachęta dla mnie. Numer 72 tak właśnie przegrywasz wojnę czasu Amal El Mochtar i Maxa Gladstone'a. Bo lubię historię o podróży w czasie. A to jest chyba to. To jest powieść epistolarna, do czego mam sentyment podrakuli. I też jest dla mnie interesujące, jak dużo skrajnych opinii ta książka zbiera. Tym bardziej patrząc na to, że jest to powieść bardzo krótka. To nawet nie wiem, czy to jest powieść, czy to nie jest nowelka. Ona nie ma 200 stron. No, trzeba się będzie przekonać na własnej skórze. Numer 73 do gwiazd Sandersona. E, bo, może sam koncept tego, że to jest młodzieżowe science fiction, interesuje mnie średnio, ale po pierwsze interesuje mnie, jak w ramach powieści młodzieżowej poradzi sobie Sanderson. To po pierwsze. A po drugie interesuje mnie to, jak bardzo ta seria podobno schodzi na psy. E, chciałbym się o tym przekonać na własnej skórze. Numer 74 Atlas Chmur Davida Michela. E, bo to brzmi trochę jak Hyperion tylko bardziej przyziemny. Bo fascynuje mnie konstrukcja i jest to jedna z tych książek, które widziałem w wielu miejscach, słyszałem o nich sporo, a ponownie bardzo mało wiem. I, i chciałbym z taką niewiedzą właśnie do tej książki wejść. Numer 75. Projekt RIS. Remigiusza Mroza. Bo według lubimy czytać w którymś roku to była najlepsza po jej science fiction, więc trzeba się o tym przekonać, prawda? Tak pół rady, pół sery, <grym> ale serio bym, serio bym chciał sprawdzić. Numer 76. Kwiaty dla argę. Zawsze problemy. Kwiaty dla Algernona. Daniela Case'a. Bo sam pomysł na fabułę jest ok, ale ponownie fascynujmy to, jak wiele osób kocha tę książkę i jak jest to dla nich książka ważna. Nawet dla osób, które nie czytają science fiction, mam wrażenie, to jest yy, powieść ważna. Więc ponownie chciałbym spróbować. Numer 77. Sandin Essence. E, Josiah Bancrofta, bo to jest e, steampunk. Tęsknię się za steampunkiem. Chciałbym w końcu jakąś dobrą serię steampunkową przeczytać i liczę, że to jest taka seria, którą ktoś kiedyś w Polsce decyduje się wydać. Pewnie Mac najprędzej. Chociaż może Fabryka Słów by się pokusiła, może, no nie wiem. Może lepiej Rebis, nie, bo pewnie porzuci tę serię. <laughs> nie no, tak pół po po serii, ale błagam, wydajcie to. Jestem bardzo ciekaw. Numer 78, Czerwony Mars, którego autorem jest Kim Stanley Robinson. Bo sam koncept historii o terraformacji jakiejś planety, w tym wypadku oczywiście Marsa, to jest coś, co mi się podoba. Kropka. Numer 79. Fit. Przegląd końca świata. Bo po pierwsze, to jest powieść o apokalipsie zombie. Nie wiem, czy kiedykolwiek w swoim życiu czytałem powieść o apokalipsie zombie, tak per se. A po drugie, autorką tej książki jest ta sama pani, która napisała na przykład Wayward Children, czyli no, każe serce to wrota, tylko że tutaj pod pseudonimem pisała akurat. I to mi wystarczy. Mam te książki i bardzo chętnie je przeczytam. Numer 80. Łabędzi śpiew Roberta McCamona, bo ja wiem, że często porównuję opisy fabuł McCamona do jakichś książek Stephena Kinga, ale tutaj tego nie zrobię. Po prostu chciałbym przeczytać ponownie jakąś epicką, monumentalną powieść post-apo. A słyszałem jakieś takie pojedyncze głosy, że to jest nawet być może książka lepsza niż Bastion Stephena Kinga dla niektórych. Numer 81. Świat Rokkanona. Tak, Świat Rokanona. Ursul Leguin, czyli pierwszy tom Ekumeny, yy, bo ponownie fascynuje mnie kult wokół Ekumeny i po skończeniu zimy może będę chciał bardzo mocno wejść w ten cykl. Mimo, że to są chyba jakby. Ktoś mi to napisał, że to są książki, które dzieją się. Jakby to jest jedna seria, ale akcja tych różnych książek, akcje ich dzieją się na różnych planetach, więc chyba może je czytać tak totalnie osobno. E, tak to zrozumiałem przynajmniej. Numer 82. Księga nowych, dziwnych rzeczy. Michela Fabera, bo fascynująco brzmi pomysł historii o kapłanie, który był kiedyś narkomanem i alkoholikiem, bodajże, który wyrusza na pielgrzymkę, żeby nawracać mieszkańców nowo co odkrytej i zasiedlonej planety. Brzmi fantastycznie i dlatego tę książkę chciałbym przeczytać. Numer 83 Przestrzeń Objawienia Alastara Reynoldsa, bo to jest ponoć hard, ciężkie science fiction, ciężka space opera. I wydaje mi się, że w swoim życiu jeszcze nie czytałem takiej faktycznie ciężkiej, mocno technologicznej space opery, więc chcę spróbować. I wydaje mi się, że przestrzeń objawienia to jest pierwszy tam, Być może się pomyliłem, jakiś zły wstawiłem, ale, ale nie wydaje mi się. Ale jeżeli tak, to możecie mnie poprawić w komentarzach jak najbardziej. Numer 84. Urządzenie centauryjskie. Michaela Johna Harrisona, bo to jest krótka space opera yy, i fascynuje mnie to, jak niskie oceny ta książka zbiera. Ona ma średnią ocenę, lubimy czytać, 4,7 na 10. To jest... to jest niesamowite. Rzadko się widzi coś takiego. Jestem bardzo ciekaw, czym to jest spowodowane. Numer 85 Odwrócony Świat. Christophera Priesta. I tutaj Wam przyznam tylko o pierwsze zdanie opisu, bo to jest wszystko, czego ja potrzebowałem. Mam nadzieję, że Wy będziecie mieli podobnie. Miasto przemierza zrujnowany świat po torach, które trzeba stale przed nim układać, a następnie usuwać. Jeżeli się zatrzyma, zostanie w tyle za Optimum i wpadnie w miażdżące pole grawitacyjne. Niesamowity pomysł. Bardzo mi się podoba. Numer 86, ja robot Asimowa. Bo czytałem tylko fundację, nie całą jeszcze. Um, i jestem ciekaw, jak Asimow poradził sobie z tym konceptem społeczeństwa, bo to wydaje się na papierze być bardziej społeczne, socjologiczne science fiction. Um, Czyli jedna z moich ulubionych po prostu. Teraz przechodzimy sobie do powieści grozy, horrorów zwał jak zwał. Numer 87 Between Two Fires Cristofela Bulmana, ponownie książka, która ukaże się chyba za jakiś miesiąc. Horror, który z tego co każdy dzieje się w średniowieczu. Nie potrzebuje więcej. Numer 88, Ostatni dom na zakazanej ulicy, yy, wydaje mi się, że to jest jedna z tych książek, o których nie warto jest dużo wiedzieć, bo ona się podobno opiera na jakimś bardzo szokującym zwrocie akcji i chciałbym przyswoić ten zwrot akcji sam, zobaczyć, czy to jest książka, która mnie zachwyci, nie, czy to jest horror, czy thriller, czy coś pomiędzy, ciężko chyba powiedzieć. Numer 89, Poławiacz, yy, książka, którą byłem niesamowicie nakręcony, kiedy ją zapowiedział Wesper, kupiłem, yy, nie przeczytałem do tej pory. Byłem nakręcony, bo to jest ponoć jedna z najbardziej Lovecraftiańskich książek na rynku. A ja lubię Lovecrafta. Może wiecie, a może nie. E, 90. Mexican Gothic. E, ponoć nudna książka. Dużo osób tak mówi, że no, raczej nie obfituje w ekscytujące wydarzenia. Ale słyszałem dużo pozytywnych opinii o klimacie i języku. A jak mówię, szczególnie w grozie. To czasami mi wystarczy. Ja czasami nie potrzebuję dużo akcji, żeby. Poczuć pewien klimat i po prostu płynąć z tą historią, nawet jeżeli jest e, Nawet jeżeli blaku, brakuje jej tempa. Numer 91. Biblioteka na Górze: Opiec Scott'a Hawkinsa, bo ponoć jest to totalnie poryty horror. Czego chcieć więcej? Kocham poryte horrory. E, numer 92. Upiorna opowieść, bo pamiętam, że e, zastanawiałem mnie zawsze, zawsze to, jak bardzo długa jest ta książka. Widziałem ją fizycznie. Po drugie, jakoś tak pozytywnie wspominam Petera Strauba, głównie z tego, że współpracował ze Stevenem Kingiem, a ja całkiem lubię im, tę książkę, która im z tej współpracy wyszła, czyli Talizman. Czarnego do mnie czytałem. No i to ponownie jest książka, która dzieje się w małym miasteczku, i mamy grupę bohaterów, którzy sobie opowiadają jakieś straszne historie. Brzmi dobrze. Numer 93: Pentani, Czeka palaniaka, bo ja lubię palaniaka. Fight Club na przykład. I słyszałem, że to jest jedna z najbardziej, cytuję, posranych książek, Groz, jakie powstały. Ponownie nie potrzebuję więcej. Podoba mi się polska okładka, gdzie tam mamy środkowy palec po prostu i cztery pozostałe palce ucięte. Brzmi to, wygląda to całkiem nieźle. Następnie kolejna kategoria. Biografie. Ich akurat nie ma specjalnie dużo, są tylko trzy. I to jest po pierwsze. Miejsce 94, numer 94. Biografia Leonardo. Leonardo da Vinci, Da Vinciego, Waltera Isaacsona. E, nie wiem, czy jest sens mówić o tym, dlaczego mnie te książki interesują, no bo interesuje mnie Da Vinci. Kropka. E, tutaj jakoś się trochę wyboję. Numer 96. Moja walka, ale nie tego austriackiego e, twórcy, e, tylko seria e, autobiograficzna Karla Owe Knausgorda. Tak się to chyba czyta. Fascynuje mnie to, że to jest facet, który zasłynął swoją biografią e, i Ponoć to jest mocna seria. Nie wiem, czy jest ciekawa. Słyszałem różne głosy, ale chociaż pierwszy tam chciałbym spróbować. Wydaje mi się, że tomów łącznie jest sześć. Miejsce 96. The Way of the Fight, czyli biografia, moim zdaniem, najlepszego zawodnika MMA w historii, który nie został przyłapany oczywiście na stosowaniu dopingu, jak na przykład John Jones, najlepszego zawodnika w historii, czyli Georgia St. Pierre. No i ostatnia kategoria, czyli reportaże. Tutaj ponownie nie będę nic mówił, bo dlaczego interesuje mnie dany reportaż? No bo interesuje mnie temat po prostu. Um, więc tak. Miejsce 97. Światu nie mamy czego zazdrościć. Reportaż o Korei Północnej. Miejsce 98. Miedzianka. To jest akurat reportaż, który poleciła mi chyba Gosia tam e, Tak, Gosia tam poleciła ten reportaż jako dobry na start. E, miejsce 99. Numer 99. Czarnobylska modlitwa. Reporterzy Czarnobylu i ostatnie setne, numer 100, czyli Chłopki opowieść o naszych babkach. No, to jest te 100 książek i tyle w tym filmie. To by było. Dziwna składnia. W tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć.